Witam serdecznie, z tej strony Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Dzisiaj przytoczę trzy pożyteczne metafory tego, jak można się na coś zgodzić, jak można coś zaakceptować. W moim procesie oraz procesie moich klientów są bardzo przydatne. Jeśli jesteście ze mną już od dłuższego czasu, to zapewne wiecie, że jestem zwolenniczką zgody szeroko pojętej. Kiedy pojawia się w naszym życiu coś trudnego, to głównie dlatego, że zaczynamy stawiać temu opór. I teraz jeśli chcecie popracować z tymi metaforami, to można to zrobić od razu ze mną. Dlatego zastanówcie się przez chwilę, z czym aktualnie się borykacie. I widzicie, już samo słowo borykać oznacza pewnego rodzaju walkę. Ja się z czymś zmagam. Ja czegoś nie chcę. Coś od siebie odpycham. Bardzo chcę coś zmienić. I teraz nie będę Was nakierowywać, bo każdy z Was doskonale wie, czym jest ta trudność w Waszym życiu, ale będę podczas tych metafor podawała różnego rodzaju przykłady, żeby były bardziej obrazowe. Pierwsza, którą pracuję bezustannie, jest powiązana z terapią wewnętrzne dziecko. Jeżeli zapisaliście sobie na kartce jakiś swój problem, to teraz wyobraźcie sobie, że ten problem przybiera postać dziecka. Wyobraźcie sobie, że jest to osoba z krwi i kości, że posiada jakąś twarz, jakieś ciało, że posiada jakieś emocje, może jakieś wierzenia, a może ta postać wcale nie jest dzieckiem. Może to jest osoba dorosła. I teraz, kiedy patrzymy na swój problem jako na osobę, to mamy do tej osoby określone emocje. I przeważnie są to emocje jakiejś złości, smutku lub bezsilności. Dlaczego mówię, że to są trudne emocje? Ponieważ gdyby to były te przyjemne emocje, to nie mielibyśmy żadnego problemu z tą osobą. Proste. Ale że na przykład naszym wyzwaniem jest choroba, to tak naprawdę ona staje się trudnością tylko dlatego, że my jej nie chcemy, że mamy wobec niej trudne emocje. Tak jak mówiłam na początku. Dlatego jeżeli wyobrazimy sobie swoją chorobę jako postać ludzką, dorosłą albo dziecko, to możemy spojrzeć na ten aspekt naszego życia z dystansu, z innej perspektywy. Po pierwsze, widzimy, co czujemy do tego aspektu. Możemy w myślach powtarzać, nie chcę cię. Jeżeli chcecie sobie głębiej popracować takim narzędziem, to odsyłam serdecznie do moich wizualizacji pod tytułem spotkania. Link podeślę Wam w opisie filmu. Co daje nam ta metafora osoby? W jaki sposób pomaga nam się zgodzić na to, co trudne? Po pierwsze, widzimy, że to nie jest żaden potwór ani smok, z którym trzeba walczyć, tylko ktoś, kto czuje. Możemy tą osobę dotknąć, możemy ją zobaczyć, możemy zadać jej pytanie, po co do mnie przychodzisz? Czego mogę się od ciebie nauczyć? I jeśli wsłuchamy się głęboko w siebie, to otrzymamy odpowiedź. Możemy też zadać pytanie, w czym możesz mi pomóc? Jaki mój aspekt chcesz uzdrowić? I kiedy spojrzymy na tego człowieka z boku, jako nie na naszego wroga, tylko sprzymierzeńca, to jest nam łatwiej poczuć zgodę. Oczywiście czasem nie wystarczy jedno spotkanie, czasem potrzebujemy tych spotkań więcej. Ale samo ćwiczenie może być pomocne w tym procesie. Drugą metaforą będzie metafora paczki. Powiedziałabym, że nawet prezentu, ale na początku jest nam to trochę trudno przyjąć. Czyli wyobrażamy sobie, że nasz problem to rodzaj paczki przyniesionej przez listonosza. I teraz wiadomym jest, że kiedy dostajemy coś od listonosza czy kuriera, to jesteśmy ciekawi, co znajduje się w środku. Nie robimy czegoś takiego, że odsyłamy od razu do nadawcy, ponieważ nie wiemy, co to jest. Wyobraźcie więc sobie, że
ta trudność, którą przechodzicie teraz w życiu, to paczka. I że odpakowujecie ją powoli i z ciekawością. Ja nie mówię, że z ekscytacją, tylko jest tam jakiegoś rodzaju zainteresowanie. Można sobie wyobrazić, że zdzieramy papier, czy ściągamy jakąś taśmę, że otwieramy pudełko i patrzymy, co znajduje się w środku. Jeżeli jest to coś, co nam się nie podoba, a podejrzewam, że nie podoba Wam się to, to nie róbcie gwałtownych ruchów i nie wyrzucajcie tego od razu do śmietnika, tylko zastanówcie się, czy można coś z tego zrobić. Czy to może się do czegoś przydać? A teraz podam drastyczny przykład. Jeżeli otworzycie paczkę i okaże się, że tam jest stado pająków, no to pierwszym odruchem będzie zdeptać je. Pozwólcie sobie na te emocje. Pooddychajcie do tych emocji, przypatrzcie się tym pająkom. Chodzi o to, żeby nie reagować gwałtownie. Do czego może posłużyć nam pająk? Do czego nam może posłużyć stado pająków? Pająki zjadają muchy. Być może dla jakiejś muchy też znajdziecie metaforę w swoim życiu i być może okaże się, że te pająki będą mogły zająć się jakimś mniejszym problemem? No to teraz podam jakiś taki lżejszy przykład. Wyobraźcie sobie, że w tej paczce znajdujecie puste pudełko. No, nie jest to fajna perspektywa, bo może spodziewaliście się jakiegoś prezentu, jakichś kwiatów czy słodyczy, a tutaj pech, puste pudełko. Jednak nie wyrzucajcie tego pudełka od razu, tylko przypatrzcie się jemu dokładnie. Co możecie z nim zrobić? Jak możecie je wykorzystać? Do czego Wam się może przydać to pudełko? Kiedy dajemy naszemu problemowi jakieś zadanie, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, to ten problem przestaje nam tak mocno doskwierać. Na przykład jeśli do tej pory spotykałaś lub spotykałeś się z partnerami, którzy Cię odrzucali i nadal łatwo wchodzisz w takie relacje, to jeśli ten problem wyobrazisz sobie jako pustą doniczkę albo puste pudełko, bo zostajesz za każdym razem sama albo sama, to być może ten program, to przekonanie, że inni mnie odrzucają, jest Ci potrzebny po to, żebyś lepiej zadbał albo zadbała o siebie. Czyli do tej doniczki można wsadzić jakiegoś kwiatka. Być może po tylu nieudanych związkach albo próbach bycia w relacji nauczyłaś się lub nauczyłeś bardziej dbać o siebie. Czyli ta paczka, którą przyniósł Ci ten listonosz, jednak nadaje się do jakiegoś wykorzystania. Stawiasz sobie tą doniczkę na biurku i patrzysz na nią, a ona za każdym razem przypomina Ci o tym, żeby być bliżej siebie. Twoja wyobraźnia może być naprawdę szeroka i głęboka. Może być tutaj naprawdę wybujała. I ostatnią metaforą, która pomoże Ci uzyskać zgodę, i jest to chyba moja ulubiona metafora, to wyobrażenie sobie swojego problemu jako pokoju albo domu. Jeśli uświadomisz sobie, że Twoja trudność jest jak dom, w którym nie chcesz mieszkać, z którego chcesz się jak najszybciej wyprowadzić, a może który chcesz spalić, to najlepszym rozwiązaniem jest usiąść w tym pomieszczeniu i wyobrazić sobie, że się w nim rozgaszczasz. Powiesz do mnie, no coś ty, ja nie chcę się rozgościć, ja chcę wyjść i trzasnąć drzwiami. Okej, jednak zatrzymaj się na chwilę, ponieważ jest to dom, w którym żyłaś lub żyłeś od lat i znasz ten dom na pamięć. Czujesz się w nim bezpiecznie. Czujesz się w nim swobodnie. Znasz tutaj każdy kąt. Spójrz na ten dom z sentymentem. Niczym starsza pani, która usiadła w bujanym fotelu i wspomina całe przeszłe życie. Rozejrzyj się dookoła, popatrz na te ściany, na te okna. Jak to wszystko wygląda, w jakim jest stanie? Może jest to zaniedbane pomieszczenie. Może nie masz już do tego serca.
A gdybyś tak musiał lub musiała zostać w tym domu do końca życia, to co byś w nim zrobiła? Może posadziłabyś albo posadziłbyś kwiaty w ogrodzie, a może odmalowałbyś ściany. Przejdź się teraz po pokojach, chyba że wyobrażasz sobie swój problem jako pokój, to przejdź się po tych czterech kątach. Przypomnij sobie, ile chwil tutaj przeżyłaś, ile wspomnień masz ze sobą. Może trzeba trochę posprzątać, a może da się w tym pomieszczeniu rozgościć na nowo. Może da się zmienić firanki albo umyć okna. Może jeżeli włożymy tam z powrotem jeszcze trochę energii, to pomieszczenie odzyska swój blask. Może da się w nim mieszkać. Jeśli twoim problemem jest na przykład brak relacji, to w jaki sposób to porównać? Usiądź na chwilę i zastanów się, czy można rozgościć się w tym, co jest tu i teraz. Czyli w tym, że samotnie spędzasz wieczory. Co jest fajnego w tych wieczorach? A może można coś do nich dodać? Samotnie spędzasz wakacje. Patrzysz na te wakacje i myślisz sobie, ale nudy. Tak jak na ten zniszczony dom, patrzysz na ten dom i myślisz sobie, ale starocie. Ale może kiedy spojrzysz na tą swoją sytuację głębiej, to być może ta sytuacja cię poruszy. Wspomnisz wszystkie samotne wakacje i pomyślisz sobie, nie było aż tak źle. Właściwie to poznałam fajnych ludzi, zobaczyłam nowe miejsca. Może to nie była najgorsza opcja z najgorszych. Jeśli więc jest ci trudno zaakceptować, przyjąć, uznać sytuację, w której aktualnie się znajdujesz, to możesz ją sobie wyobrazić jako dziecko, paczkę albo dom. I być może okaże się, że to, co było tak bolesne, wcale nie jest aż tak straszne. A kiedy uda nam się to dostrzec, to rozluźni się ciało, rozluźni się głowa, powstanie jakiegoś rodzaju przestrzeń i problem, który tak bardzo nam doskwierał, nagle przestanie być takim ogromnym wyzwaniem. I tego Wam życzę z całego serca. A jeśli potrzebujecie wsparcia lub pomocy w tym procesie, to zapraszam serdecznie na sesję indywidualną online. Pozdrawiam!